Witajcie. Pewnie już nieraz słyszeliście o tajemniczo brzmiącej nazwie numer identyfikacyjny VIN. Dziś powiemy sobie, czym jest ten numer, jak wygląda oraz w jakich celach jest on używany. Jak sama nazwa wskazuje, VIN pełni rolę identyfikacyjną, a zatem ma kluczowe znaczenie w chwili rejestracji pojazdu, transakcji kupna, sprzedaży i nie tylko. Sprawdzanie numeru VIN odbywa się m.in. podczas okresowego badania technicznego pojazdu, kiedy to diagnosta weryfikuje zgodność dowodu rejestracyjnego z pojazdem i wprowadza go do swojej bazy danych. VIN kontrolowany bywa też przez policję w celu sprawdzenia, czy samochód nie znajduje się w bazie pojazdów skradzionych. Ponadto numer przydaje się do identyfikacji właściwych części zamiennych. W ASO na podstawie VIN precyzyjnie dobiera się części zamienne, a w sklepach niezależnych może on być wręcz niezbędną informacją uzupełniającą. Czasem wymagany jest też numer silnika pojazdu. Numer identyfikacyjny VIN to kombinacja 17 znaków nadana pojazdowi w celach identyfikacyjnych. To producent jest odpowiedzialny za oznakowanie pojazdu numerem VIN. Numer ma umożliwić w sposób jednoznaczny identyfikację każdego pojazdu wytworzonego na świecie przez 30 lat od daty produkcji. Jak wygląda numer? Do VIN są używane tylko cyfry arabskie i wielkie litery alfabetu łacińskiego. Uwaga, nie należy używać liter I, E, O, Q. W dokumentacji, a także na pojeździe lub tabliczce znamionowej, VIN powinien być napisany w jednej linii, jednym ciągiem znaków, bez pustych miejsc. Wyjątkowo, z przyczyn technicznych, może zawierać się w dwóch wierszach. Jednak w takim przypadku nie może być przerw między członami, a także pustych miejsc między znakami. Poza wymienionymi wyżej znakami na pojeździe lub jego tabliczce znamionowej mogą być stosowane tzw. rozdzielacze. Są to symbole, znaki lub obwódki stosowane w celu oddzielenia członów VIN lub zaznaczenia jego początku i końca. Wybór rozdzielacza zależy od uznania producenta, ale nie może to być znak używany w VIN lub inny znak, który by się mógł z tym znakiem pomylić. Rozdzielacze nie powinny być stosowane w dokumentacji. W praktyce mają one uproszczoną postać znaku firmowego, producenta lub po prostu kreski, gwiazdki. VIN utworzony jest z 17 znaków podzielonych na 3 człony. Zaczniemy od pierwszego członu. Spójrzcie na tabelę. Pierwszy człon numeru identyfikacyjnego pojazdu oznacza producenta pojazdu, co umożliwia jego identyfikację. Kod oznaczenia składa się z 3 znaków. Pierwsze 2 znaki kodu przyznawane są przez Międzynarodową Agencję działającą z upoważnienia ISO. Pierwszy znak oznacza strefę geograficzną, w której samochód został wyprodukowany. Drugi – kraj producenta. Trzeci znak przyznaje organizacja kraju, w którym producent ma swoją siedzibę. W Polsce taką organizacją jest Przemysłowy Instytut Motoryzacji. Przejdźmy do drugiego członu, czyli VDS, określającego pojazd. Jak widzicie, składa się on z 6 znaków. Znaki oraz ich kolejność i znaczenie określane są przez producenta i powinny charakteryzować konstrukcję pojazdu, rodzaj nadwozia, typ silnika bądź inne istotne cechy. Trzeba przyznać, że w tej dziedzinie panuje absolutna dowolność. Stosunkowo jasne kryteria oraz konsekwentne oznakowanie realizuje np. firma Mercedes czy BMW. Mercedes do określenia typu pojazdu wykorzystuje wszystkie 6 znaków VDS. Przy czym pierwsze 3 znaki jednoznacznie określają model, 3 ostatnie typ i ewentualnie rodzaj paliwa. BMW wykorzystuje 4 pierwsze znaki na określenie typu. Ostatni znak VDS zarezerwowany jest na liczbę kontrolną. 5. niewykorzystana pozycja wypełniona jest znakiem 0. Ford uparcie trzyma się swojego systemu i w jego pojazdach pierwszy znak określa rodzaj nadwozia. 2 kolejne niewykorzystane miejsca wypełnione są XX. Dalej podawany jest kraj produkcji, zakład montażowy oraz model. Fiat zrezygnował z potencjalnej możliwości szerszego informowania i wykorzystuje we współcześnie produkowanych modelach jedynie pierwsze 3 znaki, wolne miejsca zaś wypełnia zerami. Opel, podobnie jak Fiat, w starszych modelach 4 pierwsze miejsca zapełniał zerami.
Model zaś był kodowany na 5. i 6. miejscu. I w ten sposób dotarliśmy do trzeciego członu, czyli VIS, który identyfikuje pojazd. Stanowi on kombinację 8 znaków ustalonych przez producenta. Numer ten w połączeniu z VDS stanowi jednoznaczne oznaczenie wszystkich pojazdów produkowanych przez każdego producenta w okresie 30 lat. Pierwszy znak tego członu, a 10 kodu VIN określa rok produkcji lub rok modelu pojazdu. Gdy nie jest wymagany, wpisuje się 0. Drugi znak tego członu może być przeznaczony dla oznaczenia zakładu montującego producenta. Dalsze znaki tworzą kolejny numer pojazdu, w którym 4 ostatnie muszą być cyframi. Dziękujemy za zapoznanie się z wideokastem. Aby poszerzyć wiedzę na temat identyfikacji pojazdów, zapoznaj się ze skryptem. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.